Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, który sprzyja spotkaniom i refleksjom. 5 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne środowisk senioralnych z gminy. Zgromadzeni seniorzy reprezentujący różne organizacje wspólnie z gośćmi zasiedli do wigilijnego stołu. Pojawiły się tradycyjne potrawy. Barszcz czerwony, ryba, pierogi, kompot, suszek i słodki wypiek. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zauważeni również w tym gronie seniorów, że cały zarząd został zaproszony na tą piękną uroczystość. Także jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w takim spotkaniu. Widzę, uśmiech nie znika, siedząc przy wspólnym stole. Oczywiście, przede wszystkim uśmiech. Trzeba się cieszyć, radować, tak jak Boże Słowo głosi. Takie spotkania są ważne, bo takie spotkania dają początek. Ci ludzie, co przyszli, na pewno część z nich będzie chciała się spotkać później. Może się coś z tego urodzi, że nie będzie nudy domowej, nie będzie telewizora, będzie wyjście, będzie początkowo wycieczka, również spotkanie jakieś inne. Mam nadzieję, że to tak się stanie. Nie tylko Dni Seniora, ale między Dniami Seniora jeszcze ci seniorzy będą ze sobą żyć. Każdy z sobą coś przynosi i zainteresuje tym drugiego. Jest rozmowa, jest kontakt z drugim człowiekiem, jest wymiana poglądu, wymiana zdań, doświadczeń. Czy to zaowocuje jeszcze większym, to się wszystko okaże w praniu, no bo to już są ludzie, którzy wypoczywają. Seniorzy rozmawiali i cieszyli się wspólnie spędzonym czasem. Potrafimy się spotkać nie tylko w gronie, tak jak u mnie, związku jednej organizacji. Tu jest nas połączonych więcej. Są to stowarzyszenia, organizacje różne, także możemy wymieniać swoje doświadczenia. Na spotkaniu nie brakowało wspólnego kolędowania. Do śpiewu zachęcali artyści Aleksandra Skiba i Wojciech Kmieć. Życzenia noworoczne złożył seniorom burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Tworzenie miejsc aktywizacji oraz integracja seniorów to jedno z priorytetów samorządu Sędziszowa Małopolskiego, podkreśla gospodarz gminy. Od pewnego czasu obserwujemy i wspomagamy bardzo prężne działanie tej grupy społecznej, jaką są seniorzy. Mogą się i skupiają się w kilku grupach i organizacjach, chociażby Klub Seniora, czy kilka lat temu powstała Rada Seniorów. Mamy też inne organizacje, które włączają seniorów czy emerytów, rencistów w swoje szeregi i w swoją działalność. A to dzisiejsze spotkanie służyć ma temu, żebyśmy te wszystkie grupy, które działają jakby oddzielnie, ze sobą zintegrować, poznać i być może spróbować wypracować jakiś wspólny projekt, który można by realizować w 2023 roku. Początek roku to też czas do tego, żeby podsumować to, co się wydarzyło w poprzednim, minionym 2022 roku. Znaczy, oczywiście życzyć sukcesów w tych zamierzeniach, planach, realizacji ich w tym roku, który się tak niedawno rozpoczął. Życzenia seniorom przekazali także senator RP Zdzisław Pupa oraz wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak.